Zakupoholizm jest to uzależnienie od robienia zakupów. Osoba nie kontroluje robienia zakupów. Taka osoba przeznacza około 60% swojego dochodu na zakupy. Spędza w centrach handlowych od 20 do 40 godzin tygodniowo. Podczas robienia zakupów czuje się taka spełniona. Ma przypływ takich endorfin, wyrzut endorfin w mózgu, jest zadowolona, szczęśliwa, mija stres i jest to w pewien sposób taka forma radzenia sobie z trudnościami, jeśli to jest na początku kontrolowane, to niektórzy psycholodzy radzą, żeby człowiek szedł na zrobienie zakupów, ale jeśli to jest kontrolowane. Natomiast tutaj mamy proces niekontrolowany, gdzie człowiek po prostu już nie jest w stanie opanować. Wtedy bliscy zwracają uwagę, że osoba ta ciągle jest poza domem i ciągle są debety na koncie. Jest to problem globalny na całym świecie. Przyjmuje się, że około 5-6% wszystkich ludzi na świecie ma ten problem. W Polsce nie ma danych jednoznacznych na ten temat, ale wiemy, że robiono badania w Wielkiej Brytanii i tam wyszło ponad 10% uzależnionych od zakupów, a w Stanach Zjednoczonych 5% mężczyzn, a 6% kobiet jest uzależnionych. Także jest to problem poważny. Musi tutaj być interwencja rodziny, żeby uświadomić osobie chorej, że robi te niekontrolowane zakupy, że znajdujemy jakieś ubrania niepotrzebne, buty, kosmetyki, które są czasami nieprzydatne, bo są z wyprzedaży i ta osoba musi sobie zdać sprawę, że jest w takim błędnym kole. I tutaj pomoc rodziny, ograniczenie właśnie dostępu do środków płatniczych, zablokowanie karty, zmniejszenie gotówki i zgłoszenie się do specjalisty, do lekarza psychiatry i do specjalisty terapii uzależnień. Są takie turnusy 4-6-tygodniowe. Też prowadzimy w klinice Wolmed. Z ministerstwa jest program na ten cel dla zakupoholików i są to bezpłatne weekendowe lub 6-dniowe spotkania, żeby człowiek sprawdził, czy już jest w szponach uzależnienia, czy jeszcze nie.